Ania, przychodzisz z drużyny z Rzeszowa, czyli mówiąc szczerze, chyba naszego najbardziej ulubionego, największego rywala w Tauron Lidze. Na pewno są to drużyny w tym sezonie pewnie też o zbliżonych potencjałach. Czy po dwóch dniach widzisz jakieś różnice w hali, w mieście, w podejściu drużyny? Nie, no oczywiście myślę, że w obydwu drużynach był pełen profesjonalizm, dobre przygotowanie do sezonu i na razie jeszcze po dwóch dniach trochę za krótko czas minęło, żeby porównywać kluby. Na razie nie widzę wielkich różnic. Korków w mieście też za bardzo nie ma, bo są wakacje. Myślę, że trochę za mało czasu jeszcze minęło. Co prawda jako jedyna przyszłość do UKS-u z Rzeszowa, ale na pewno znajomych twarzy tutaj nie brakuje, bo z częścią zawodniczek znasz się chociażby z kadry. Tak, oczywiście. Tak naprawdę to z siatkarskiego jakby otoczenia są wszystkie dziewczyny. Niektóre osobiście, niektóre po prostu z boiska, więc myślę, że zaklimatyzuje się tutaj dosyć szybko, bo tak jak mówisz, z niektórymi dziewczynami znam się z kadry, mam to fajne kontakty, więc myślę, że szybko wejdę w tą drużynę. No nie możemy zabaknąć pytania o cele na ten sezon, zarówno zespołowe, jak również co chciałabyś indywidualnie wyciągnąć z tego sezonu dla siebie. Mhm. Oczywiście przede wszystkim cieszę się, że wróciłam do pracy z trenerem Ciepinim, więc myślę, że to będzie fajna współpraca, bo pamiętam jeszcze tą pracę z Piły i gdzieś tam zawsze myślałam o tym, żeby wrócić do tej współpracy. I oczywiście chciałabym na pewno walczyć o, wiadomo, jak każda zawodniczka, o najwyższe cele. Marzy mi się w końcu wygrać złoto, więc wierzę, że razem z tą drużyną jesteśmy w stanie to zrobić. Wiem, że ŁKS od wielu lat walczy też o Puchar Polski, więc na pewno będę chciała dołożyć swoją cegiełkę, żeby i ten puchar zdobyć.